na tę Bydgoszcz i niech ona się rozwija tak, jak rozwijała się Polska za jego czasów. Drewna tu już niewiele, ale myślę, że możemy budować jeszcze więcej. Dobrze. Półkompletowe wywrócenie. Proszę tutaj pana do studio pomóc. Połowy 14. Nie będę Państwu tutaj zanudzał, ale jestem wykonawcą tego celu i bardzo mnie boli. Doszło do zapasu. Nie wiem, rozumiem tylko dlaczego rycerz Rudek nie pomaga koledze. Lej go, lej go! Teraz ustanie nam to jest ci. To jest ten, który Dominik wygrał. Brawo dla niego. Jak chcesz tak, Dominiku? Ale w latach ubiegłych również była ogromna pomoc. Pan prezydent również był patronatem honorowym nasze imieniny Gula. Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że mimo tak poważnej pogody spotkaliśmy się w energicznym gronie. A okazja jest specjalna. Imieniny króla. Ja również dziękuję, że zostałem zaproszony na taką wspaniałą ofertę. Chciałbym... Spokojnie, spokojnie. Chciałbym dodać, że Kazimierz Wielki nadał prawa miejskie prawie 100 miastom. Tym oczywiście również Bydgoszcz. Ale z tych 100 miast to właśnie Bydgoszcz jest największym miastem. Z tego wynika, że wystarczy Bydgoszczy dać szansę, a Bydgoszcz ją wykorzysta. Dziękuję Państwu, dziękuję bardzo organizatorom, dziękuję za zaproszenie. Rzeczywiście wesołej zabawy. Witam serdecznie. Myślę, że co roku jest nas tu więcej, a to tylko jest dowód na to, że świetnie tu się bawimy. Oczywiście z bardzo zacnej okazji urodzin naszego patrona, założyciela, który w lewej dłoni, siedząc tam na koniu, trzyma akt założycielski naszego miasta. To jest wspaniała okazja o tym, aby przypomnieć, aby spotkać się tutaj w gronie wielu instytucji, ale i osób, dla których Kazimierz Wielki jest i patronem, ale i tym, dzięki któremu nasze miasto funkcjonuje. Ale jest to wielkie święto dla tych, którzy tu są, szczególnie myślę jednak dla seniorów, bo jednak tą głową, która kręci ten nasz dzisiejszy dzień i to wspaniałe spotkanie są właśnie seniorzy i bardzo chciałbym pogratulować i chciałbym podziękować oczywiście także za przybycie młodzieży, bo młodzież kiedyś też będzie seniorami, niestety, ja już się czuję coraz bardziej seniorem i tak naprawdę to w rękach i zamysłach tych właśnie najmłodszych będzie kultywowanie tego naszego święta. Jeżeli król pozwoli, to poproszę, dziękuję bardzo, to poproszę o to, abyśmy wspólnie pani Bożenie Sałacińskiej podziękowali za to, że tak wspaniale animuje nasze spotkania i nas wszystkich. Energia dziecięca i młodzieżowa, a doświadczenie i zapał i przekonywanie do siebie już doświadczonej osoby pani Bożena serdecznie chciałbym pogratulować, przekazując symboliczną miniaturę tegoż pomnika, który za moimi stycami stoi. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za przybycie. A do króla mam prośbę, żeby na wszystkie sesje kolejne przychodził w takim stroju, jak dzisiaj się prezentował. Będzie dużo ciekawie. Dziękujemy. Zastanawiam się, którą pani jest żoną Kazimierza Wielkiego. Proszę Państwa, zrobię krótki. A teraz proszę Państwa, mamy propozycję. Tańce współczesne naszemu królowi, tak prezentuje zespół. That's it.
kochani. Szanowni Państwo, to nie jest w scenariuszu, tak pozwoliłem tutaj sobie wystąpić, po to, abyśmy trochę się rozgrzali, śpiewając 100 lat. Dla naszego króla, pana Kazimierza Drozda, wiceprzewodniczącego Rady Miasta, wszak ma za dwa dni imieniny. Rozumiem, że beczka wina jest przygotowana, ciepłego, tam w autobusie. Pracuje, dobrze. Więc jakbyśmy tak się rozgrzali, zaśpiewali 100 lat i dla Kazimierza Drozda, ale i dla naszego króla, to myślę, rozgrzejemy się przed dalszą częścią. Ja zacznę, ale dalej nie będę kontynuować. Uwaga! 100 lat! 100 lat! Niech żyje, żyje nam! 100 lat! 100 lat! Niech żyje, żyje nam! Jeszcze raz, jeszcze raz! Niech żyje, żyje nam! Dziękuję bardzo. Aby ta rodzina się co jakiś czas spotykała, bo tylko wtedy rodzina ma sens. Chciałem przekazać jak najlepsze życzenia, no i też zaproszenia do Kowala. Dzisiaj są imieniny. Teraz poprosimy o przygotowanie. Bydgoskiej Rady Seniorów. Pan Robert Czartowski, prezes Stowarzyszenia Bydgoski Wysoki. Rady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Kwiaty składają się w środku Bydgoski Szkół. Bardzo proszę. Uczniów tam poprosimy o złożenie kwiatów.
Wrocławiu, czyli przedstawiciele Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Bardzo prosimy. Trzeciego wieku działający w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Delegacja Domu Dziennego Pobytu w Bydgoszczy na ulicy Jabłowej z panią honoratą Wilk w składzie delegacji. Bardzo prosimy, proszę szybciej. Bardzo prosimy, najpierw zrobimy kość. Teraz poprosimy o podejście pozostałych członków naszego happeningu, wszystkich tych, którzy... Bogusz robi to się w niebarwie. Bogusz, zrób mi zdjęcie tej grupy, dobra? W mieście tym, gdzie spichrze sławne we wspomnieniach drzemią na dny, kroczy młodość, a nowość rozpiera stare mury rozmachem swym. Nad Brdą i nad Wisłą jest nasze miasto Bydgoszcz. Tu przeszłość i przyszłość podają sobie nad Brdą i nad Wisłą, jest miasto, które nas zachwyca. Śpiewamy o Bydgoszczy, piękniejszej co dnia. Tu ulice tętnią życiem, a uczniczka wzdycha skrycie do teatru i do sceny, filharmonii i opery. Do młodzieńca, który płynie, lecz nad rzeką i na linie nie dostrzega jej uroku, bo na Spichrze zerka z boku. Nad Brdą i nad Wisłą jest nasze miasto Bydgoszcz. Tu przeszłość i przyszłość podają sobie dłoń. Nad Brdą i nad Wisłą jest miasto, które nas zachwyca. Śpiewamy o Bydgoszczy, piękniejszej co dnia. Proszę Państwa,
nam wypadło mówić w imieniu rajców Rady Miasta. Rada Miasta postanowiła podziękować koleżance Sałacińskiej i za te wszystkie jej wysiłki na rzecz promocji miasta. Statuetką już dostała szklany pomnik króla Kazimierza Wielkiego, a teraz otrzymuje, no niestety nie ma mikrofonu, będę głośno mówił. Od Rady Miasta otrzymuje łuczniczkę, drugi symbol miasta Bydgoszczy. A tu załóżmy, dodatkowy załącznik prezenty, z którego będzie zadowolona. Zobaczmy to kierowną. Dobra, Edwin! Ale... Edwin! Mały kawałek. Niech pan powie, co my mamy zrobić. Wciąż, na mały kawałek. Będziemy podawać, tam jest. O, my? Uwaga. Wy zacznijcie. Dobra, uwaga, Edwin, ja tu kroję. Nie wiem, no pan filmuje gdzieś do gazety, czy co, tak? No. Może. Już. Poczekaj.